To kolejny film cyklu Excel w minutę. Zostań ze mną, a opowiem ci o najbardziej szpanerskiej graficznie funkcjonalności. Będąc na danych, tworzysz tabelę, wstawianie, tabela lub skrót Ctrl T. Moja tabela ma nagłówki? Tak. OK. Tabele są konieczne do skorzystania z naprawdę godnej funkcjonalności, którą za chwilę przedstawię. Mowa o fragmentatorze. To pojęcie w wersji polskiej brzmi strasznie. W wersji angielskiej trochę przystępniej slicer. Na pewno od razu masz z tyłu głowy dwa pytania. Czy polski tłumacz Excela miał płacone za każdą przetłumaczoną literę? I drugie, czym są fragmentatory? Zobacz na przykładzie. Tudu. Uwaga! Nie dla wszystkich wersji Excela można wstawić fragmentatory na tabelach, ale jeżeli dla Twojej wersji tak zrozumiesz, że warto. Tydy. Będąc na dowolnym miejscu tabeli, wybierasz wstawianie i fragmentator. Tam dajesz znać, że kolumny, dla których ma zostać utworzony fragmentator, to Państwo i Miasto. OK. Po zatwierdzeniu wyboru pojawiają ci się mega szpanerskie graficzne formy filtrów. Przestawiam je na prawą stronę arkusza. Wybieram Bułgarię. Czy wszystko się aktualizuje w tabeli? Tak. A gdy chcę wybrać więcej danych, to z wciśniętym kontrolem doklikuję kolejną daną myszką. Tu Grecję. Działa nie ma za co.